Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać w galerii na Wyspie. Dzisiaj mamy bardzo zacnego gościa, bardzo zacnego artystę, pana Bogusława Gorąckiego. Dzisiejsza wystawa to przede wszystkim malarstwo. Malarstwo w wykonaniu pana Bogusława jest malarstwem technicznie bardzo dobrym. Jest to temat baśniowy z elementami fantazy, z elementami postaci i też światów, które pan Bogusław, mam nadzieję, że nam troszkę zdradzi. I na sam koniec chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie wystawa będzie trwała przez co najmniej miesiąc, jak nie dłużej oczywiście. I można oczywiście tą wystawę zwiedzać w budynku właśnie Młodzieżowego Domu Kultury od godziny 9 do 19, od poniedziałku do piątku. Przede wszystkim serdecznie dziękuję Państwu, że w ten chłodny, zimowy wieczór zdecydowaliście się tu przyjść. Jest mi niezmiernie miło, że tyle osób przyszło. Cóż mogę powiedzieć? Wystawę nazwałem Istoty nie z tej ziemi. Tak to sobie wymyśliłem i pokrótce może powiem o tych niewielkich obrazkach tutaj, które wiszą tu na tle okien. Góra nosi nazwę, ten cykl, góra nosi nazwę cykl Goście Hotelu Absurd. To są te istoty nieziemskie, które mnie tak fascynują i które bardzo często w takiej czy w innej formie wracają na następnych moich pracach. Dół to są szalone dzieci Posejdona. Są to w zasadzie takie prace szkicowe, które przygotowuję sobie pracując nad obrazami, coś tam się zmienia, coś nie. A postacie pozostałe na tych pozostałych, to są naprawdę istoty nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. Chociaż lubię w tym swoim życiu spotkałem również na ziemi istoty, które też wydawały mi się nie z tej ziemi. No ale widocznie to tak jest, te światy się mieszają nawzajem. Jedyna taka realna próba istoty z tej ziemi, to tam siedzi w kącie skromnie, żeby się nie narzucać, a pozostałe to są fory mojej fantazji, tego co. Dziękuję raz i jeszcze zapraszam do oglądania. Dziękuję.